Szanowni Państwo, Szanowny Panie Prezydencie, wielce, Szanowny Panie Prezesie, jak wiecie, nie jestem członkiem PIS, ale ciągle jestem członkiem zjednoczonej prawicy. I tu nie chcę robić y, specjalnie długich wstępów i powiedzieć Wam prosto i szczerze, to, czego wysłuchaliśmy, to co zdecydowali się ujawnić nam pan prezes Jarosław Kaczyński i pan minister Macierewicz, to, to nie o to chodzi, że to jest prawda. Bo jest i w to ja, to ja akurat jestem w stanie uwierzyć. Ale proszę Państwa, zadajmy sobie pytanie czy to nie jest czubek góry lodowej? No bo fakt jest lotnisko w Radomiu, jest źródło dezinformacji, to jest już fakt, tak? I tu powiem Wam, jaka jest prawda. Lotnisko w Radomiu to nie jest jedyna tego typu placówka, która może odpowiadać za dezinformację w internecie za wizerunek prezydenta Rzeczpospolitej z całym szacunkiem panie prezydencie, ale jako totalnego potulnego błazna za wizerunek pana prezesa jako starca z zaawansowaną demencją nas proszę państwa nas, reprezentantów milionów wyborców jako nie, nie, nie zawaham się tego powiedzieć idiotów. Źródłem tych fałszywych przekonań pojawiających się w umysłach milionów nieświadomych wyborców głosujących na opozycję zdrady narodowej. Jest y, opisana przez pana prezesa instalacja fałszywych informacji, fake newsów w internecie. Czy słyszeliście państwo o sprawie lotniska Babi Most? Lotniska w Babi Moście, nie? Lotnisko w Babi Moście, proszę państwa, znajduje się we wsi Nowe Kramsko, kilkanaście kilometrów od Babi Mostu. A wiecie jak to lotnisko się nazywa? Otóż jest to port lotniczy Zielona Góra, blisko 50 kilometrów od tego miasta. I to jest, proszę szanownych pań i panów kolegów, przykład rażącej dezinformacji, już u podstaw. Nie trzeba być geniuszem, żeby zrozumieć ten mechanizm, który próbuje nam narzucić obce nam kulturowo normy. Stanowczo należy je odrzucić. Tytułem krótkiego podsumowania. Osobiście uważam, że nowy kierunek wytyczony przez Jarosława Kaczyńskiego, naszego wielkiego przywódcę, musi być nie tylko przez nas obrany, ale należy w tym kierunku poczynić wszystko, aby odkryć prawdę, aby ideologia gender i różne zachodnie wynalazki nie wdarły się w surowe ramy naszych polskich rodzin. Tak naprawdę jesteśmy na wojnie. Nazwałbym tę sytuację wojną radomską, w której walczymy o to, aby samoloty lądujące i instalujące pod osłoną nocy w Polsce szpiegów i dezinformacje w internecie na zawsze odeszły do przeszłości. Raz jeszcze dziękuję państwu za zaproszenie. Mam nadzieję, że z nowym pomysłem i nową energią, którą zaszczepił w nas rześki umysł pana prezesa będziemy zdobywać najwyższe szczyty gór politycznych. Dziękuję bardzo.